Dzień dobry, witam wszystkich. Witam Was na treningu Total Body Workout, czyli trening całego ciała. Zaczynamy. Zaczynamy jak zwykle rozgrzewką. Kręcimy stopą. Noga ugięta w kolanie 90 stopni. Jedna noga, teraz druga. Trzymamy równowagę, brzuch napięty. Stopa obciągnięta. Kręcimy, kręcimy. Super. Teraz krok do boku. Step touch. Pięknie. Odstawiamy nogę. I punch. Będzie zmiana. Będziemy przyciągać kolano do klatki piersiowej i zaczynamy. Jeszcze 5 i wracamy do punchu, tak? Jeszcze raz, dwa i... Zmieniamy na drugą stronę kolano do klatki piersiowej i siup. Świetnie. Rozgrzewamy się. Jeszcze 3, 2 i 1. I krok do boku. Krok do boku. Przyspieszamy. Od razu przyspieszamy. Dzisiaj mamy 3 zestawy. Po 2 serie. Pięknie. I po 3 ćwiczenia. Pięknie. I kolano do siebie. Pięknie. Rozgrzewka, brzuch napięty, oddychamy i ostatnie stopy góra-dół, palce, pięta. Dodajemy ramiona. Obszerne koło ramionami. I w drugą stronę. Nadgarstki. Łączymy dłonie, kręcimy. Kręcimy dłońmi. Rozgrzewamy nadgarstki. Świetnie. Super. Stopy na szerokość bioder. Pokażę bokiem. Wypychamy i otwieramy. Wypychamy, otwieramy. Nie blokujemy nóg w kolanach. Lekko ugięte w kolanach nogi. I ostatni. Super. Przyciągamy szybko piętę do pośladka. Ja już czuję się rozgrzana, a Ty? Mam nadzieję, że Ty też. Przypominam, nie pracujemy na zimnych mięśniach. Musimy być rozgrzane, żeby zacząć część
zasadniczą. Pięknie. I ostatni. Marsz. Pięknie. Trucht. Lekko przyspieszamy. Z nogi na nogę. Dzisiaj będą nam potrzebne do ćwiczeń ciężarki. Ja mam 2-kilowe ciężarki. Może to być woda, butelka z wodą, na przykład litrowa lub 1,5-litrowa. Tak. A jeżeli ktoś ma ciężarki, to z ciężarkami. Zachęcam ćwiczyć. Modelujemy nasze ciało dzisiaj. Nie boimy się ciężarów, nie boimy się takich lekkich ciężarów, pajaców. Takie lekkie, 2-kilogramowe ciężary modelują nam nasze ciało, tak? Oddychamy. Brzuch napięty cały czas. Pięknie. Skakanka. Świetnie Wam idzie. Czuję to. I ostatnie z rozgrzewki. Tupiemy po głowie. Mocno i szybko. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni. Pięknie. Słuchajcie, bierzemy nasze ciężary. Przerwamy łyk wody. Szybki łyk wody. I teraz uwaga, pokazuję wykrok. Wykrok w moim przypadku lewą nogą. Robimy wykrok. Ciężarki przed sobą. I robimy, schodzimy do dołu na 3 razy. 3. I wyprost. 3. I wyprost. Czyli możemy zaczynać? Zaczynamy. 3, 2, 1. Start. Wyprost. Brzuch napięty. Kolano nie wychodzi poza linię stóp. Poza linii palców stóp. Góra. 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 Góra i ostatni. Ćwicząc pośladki i uda, górę, ćwiczymy bicepsy, tak? Jak zauważyliście, druga strona, wykrok, ramiona przed siebie, łokcie przyklejają się do talii i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Góra. Góra.
górę. Góra. I ostatni. Górę. Świetnie. Teraz stoimy w rozkroku. Nasze hantle na kolanach i robimy głębokie przysiady. Raz. Wdech, wydech, wdech, wydech. Stopy na zewnątrz, kolana na zewnątrz. Robimy głębokie przysiady. Ale teraz głęboko. Wydech na górze. Jeszcze trzy. I ostatni. Super. Łączymy stopy. Przechodzimy do pierwszego. Lewa noga do przodu. Kolana nie wychodzą poza tą linię. I bioderka do dołu. Trzy, góra. 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 Czujesz to? I ostatni. Góra. Zmiana strony. Ja też to czuję razem z tobą. Brzuch napięty. Nasze mięśnie brzucha napięte. I dół. Góra. 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 I ostatni. Góra. Świetnie. Rozkrok. Palce stóp na zewnątrz. Kolana na zewnątrz. Nasze ciężarki opieramy o kolana i przysiad. Pamiętajmy o plecach wyprostowanych. O napiętych mięśniach brzucha. O oddychaniu. Wydech góra. Kontrolujemy nasz oddech. Jeszcze cztery, trzy, dwa i ostatni. Super. Robimy króciutką przerwę. Kilka sekund. Cały czas trzymamy nasze ciężarki. Ja też już jestem zmęczona. Po coś razem z tobą. Ok? Pokazuję pierwsze ćwiczenie. Ciężarki na wysokość naszych barków. Nogi na szerokość bioder ustawione. I góra, dół. Prostujemy.
Brzuch napięty, bardzo ważne. Plecy wyprostowane. Nie blokujemy nóg w kolanach. Lekko ugięte kolana. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i ostatni. Super. Świetnie. Świetnie Ci idzie, ja to czuję. Przyklejamy nasze łokcie do talii i teraz na przemian będziemy ćwiczyć bicepsy. Nogi cały czas na szerokość bioder. I uwaga, na przemian. Przyciągamy dłoń do barku. Nasze bicepsy pokazuje bokiem. Nie blokujemy nóg w kolanach. Brzuch napięty. Wydech. Wydech. Trzy na każdą stronę. I ostatni. Super. Świetnie. Teraz uwaga. Odkładamy nasz ciężarek jeden. Kto czuje się na siłach, może dwa. I pokazuję następne ćwiczenie. Ramiona wyprostowane. I teraz będzie góra, dół. Wyprost. Dziesięć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni. Super. Ok. Następna seria. Bierzemy dwa ciężarki. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Góra. Mięśnie brzucha napięte. Pokazuję bokiem. Jeszcze 5. 2 i ostatni. Super. Teraz bicepsy przyklejamy łokcie do naszej talii i zaczynamy na przemian. Raz i dwa. Nogi lekko ugięte, brzuch napięty. Przypominam, do znudzenia. Czuję, że świetnie Ci idzie. Jeżeli jeszcze nie ćwiczyłaś ramion, jutro będą troszkę boleć. Jutro, pojutrze, może, ale w trzeci dzień już będzie ok. Już będzie po zakwasach. I jeszcze 3. Ostatni. Świetnie. Super. Teraz odkładamy. Możemy użyć dwóch ciężarów albo jednego. To zależy, jak się czujesz na siłach, jakie masz wyćwiczone mięśnie tricepsów. I jedziemy. W
Wyprost. Ostatnie. Pięknie. Pamiętajmy o zawsze wyprostowanych plecach. Ok, przechodzimy na matę. Słuchajcie, przechodzimy na matę. Zajmiemy się teraz naszymi brzuchami. Tak. Brzuszki. Podnosimy nogi do góry. Dłonie za uszami. Linia prosta między łokciami, tak? I góra. Słuchajcie, na górze robimy takie lekkie spięcie. Na chwilkę się zatrzymujemy, tak? Pamiętajmy o piłce tenisowej między podbródkiem a naszą klatką piersiową. Odległość między podbródkiem a klatką to musi być wielkości piłki tenisowej, piłki do tenisa dziennego. I 3, 2, i ostatni. Na chwilkę zatrzymujemy i trzymamy. Jeszcze 5 sekund. I powoli odpuszczamy. Kładziemy nasze stopy na macie. Stopa prawa na kolano. Ramię prawe wyprostowane, leży na podłodze. Drugie ramię, druga strona. Dłoń za uszami, palce za uszami. I skręcamy tułów. Raz. Brzuch napięty. 3, 2 i ostatni. Trzymamy. Trzymamy, trzymamy. 5, 4, 3, 2 i powoli opuszczamy. Zmiana strony. I góra. Skręcamy, wydech, góra. 5, 4, 3, 2 i ostatni. Góra, góra. Trzymamy, trzymamy. Skręcamy tułów i trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Powoli wracamy do pierwszego. Nogi wyprostowane i tu w górę. Jeszcze 10.
Jeszcze 5. Jeszcze 2. I słuchajcie, teraz trzymamy. Trzymamy. 5, 4, 3, 2 i opuść. Stopy na macie. Jedna stopa na kolanie, drugiej nogi. I zaczynamy. Skręty. Czujemy nasze skośne brzucha. Słuchaj, nie poddawaj się. To są już ostatnie ćwiczenia. I przejdziemy do rozciągania, które lubisz. Pewnie. Ostatni, trzymamy. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. 5, 4, 3, 2 i opuść. Na drugą stronę to samo ćwiczenie. Zaczynamy. Ostatnie ćwiczenie. Trzymamy, trzymamy, 5, 4, 3, 2, 1 i opuść powoli. Pięknie, dłonie pod uda i kołyską podnosimy się. Słuchaj, nie wiem jak ty, ale ja czuję niedosyt. I zrobimy jeszcze sobie na koniec plank, dobrze? Deskę, policzymy sobie do 20 przy desce. Okej, deska, podwiń kość ogonową i trzymamy. Ja liczę, uważaj, żeby nie wyginać się w ten sposób i nie opuszczać bioder do maty, tylko tworzymy deskę, tak? 10, 9, 8, 7, 6, trzymaj, trzymaj, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Pięknie, pięknie ci poszło. Słuchaj, ja jestem z ciebie dumna. Możemy przejść do rozciągania. Przykładamy stopę prawej nogi do zewnętrznej części uda. Ramiona do góry i opadamy na lewą nogę. Jeżeli możemy, to łapiemy się lewej stopy. Przyciągamy tułów do lewej nogi. Trzymamy. Słuchaj, już po krzyku. Świetnie ci poszło, wiem o tym. Mięśnie palą. Muszą palić. Muszą palić, przepraszam. Super. Podnosimy. Zmiana strony. Ramiona do góry. Czasami może być tak, a właściwie często jest tak, że jedną stronę mamy bardziej rozciągniętą, drugą mniej. To jest normalne. Rozciąga nam się teraz cała tylna część nogi.
oczywiście pamiętamy o prawidłowym oddychaniu. Podnosimy tułów. Świetnie. Rozciągamy nasze ramię. Najpierw lewe. Przyciągamy ramię do klatki piersiowej i mocno przyciskamy to ramię. Czujemy tutaj, jak się nam wszystko rozciąga, tak? Cała ta część. Plecy wyprostowane. Zmieniamy stronę. Przyciągamy prawe ramię do klatki piersiowej. Przyciskamy. Rozciągamy. Dzisiaj pracowały nam ramiona, tricepsy, bicepsy. Także musimy je trochę rozciągnąć po treningu. Pięknie. Lewe ramię. Łapiemy naszą dłoń między łopatkami i przyciągamy łokieć. Łokieć kierujemy do dołu, tak? Nabieramy łokcią do dołu. Plecy wyprostowane. Opieramy głowę o łokieć dodatkowo i głową ciągniemy do tyłu. Tak? Ale nam się fajnie teraz rozciąga nasze ramię. Pięknie. Oddychamy. Pięknie. Zmieniamy stronę. I to samo na prawą stronę. Ciągniemy łokieć do dołu. Głowa idzie do tyłu. Głowa do tyłu. Dłoń między łopatkami. Pięknie. Łapiemy za stopę lewej nogi i pięty przyciągamy do pośladka. Rozciągamy naszą przednią część uda, czworogłowy mięsień. Jest super, jest świetnie, wiesz? Okej. Zmieniamy stronę. Rozciągamy nasze udo. Okej, puszczamy. Przechodzimy teraz do leżenia na brzuchu. Prostujemy ramiona. Patrzymy się w sufit. Rozciągamy nasz brzuch. Oczywiście pamiętamy o prawidłowym oddychaniu. Powoli opadamy. Podwijamy, stajemy do klęki pod parterką. Podwijamy naszą jedną nogę pod siebie i rozciągamy nasz pośladek. Ramiona luźno. Rozciągamy pośladek.
Zmienia do strony. I leżymy sobie. Podnosimy się do klęki pod parterką. I teraz uwaga. Lewe ramię prostujemy, przeciwną nogę i wyciągamy mocno ramię do przodu, a nogę do tyłu, tak? Wyciągamy. Linia prosta między palcami u ręki i palcami u nogi. Tworzymy linię prostą. Nasze ciało tworzy linię prostą. Wyciągamy. Okej, zmiana. Palce jest tu obciągnięte. Ciągniemy do tyłu. A palce dłoni ciągniemy do przodu. Przeciwna ręka na macie, lekko ugięta w łokciu. Wdech i wydech. Ok. Powoli wstajemy. Powoli wstajemy. Stoimy teraz w lekkim rozkroku. Wdech. Świetnie. Świetnie Ci poszło. Dziękuję za dzisiejszy trening. Zapraszam Cię na następny trening już wkrótce. Świetnie. Pa.